Witaj tutaj, Hunter Bright TV, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za naprawdę niesamowity odbiór pod ostatnim odcinkiem, ponieważ mnie to osobiście zszokowało, że w 24 godziny zrobiliście 40 tysięcy wyświetleń, serio. To jest wasz wynik, także dziękuję wam ślicznie. Postanowiłem, że ruszymy z serią, która się będzie właśnie nazywała 3 najstarsze mapy Minecraft. Dzisiaj jest tego pierwszy odcinek, czyli po prostu co odcinek będę brał 3 jak najstarsze mapy Minecrafta, które udało mi się znaleźć. I taka zasada na początek, dajmy za każdą mapkę 1000 łapek w górę, czyli jeżeli byście dzisiaj wbili 3000 łapek w górę, a jesteście w stanie to zrobić, bo udowodniliście to w poprzednim materiale, to pojutrze, czyli to jak dzisiaj nagrywam, ja to nagrywam na środę, To w piątek wlatują kolejne 3 mapki. Dobre? To dobre. I słuchajcie, dla was mam dzisiaj przygotowane 3 mapy, jak widzicie. Jest Minecraft Lost oraz 2 mapy Adventure, coś związanego z jakimiś wykopaliskami, z jakąś archeologią. Jak widzicie, daty map to tak, to tu mamy, proszę bardzo, z maja 2012. Tutaj mamy z czerwca i tu mamy z czerwca. Zaczniemy sobie od Minecraft Lost, tak się nazywa mapa. Jesteśmy sobie, zobaczcie, w takim miejscu. Zobaczcie to wszystko, jeszcze ta stara, to nie wiem, czy tak stara trzcina wyglądała, ale jest ona strasznie jasna. Gdzie tutaj się idzie w ogóle? To jest dosyć dziwne. Faktycznie, dobrze mówiliście. Tylko nie wiem, dlaczego mi ten pasek głodu się pokazał na dole, ale mniejsza o to. Ty, tu są spawnery świnioków. Ogólnie słuchajcie, to mapa, ta na której obecnie jestem, to jest odwzorowanie mapy z Lostów, tak? Czyli to jest ten serial Lost Zagubieni. To tu jest, o patrzcie, ja nie oglądałem tego serialu, od razu mówię szczerze, z ręką na sercu, to będzie jakoś tak, że nie oglądałem, także sorki, jeżeli coś nie będę wiedział. Widzimy tu jakieś tabliczki: Paolo and Nikki, Libby, Anna Lucia, Shannon, Boone i Scott. Takie tutaj widzimy, ile to jest? 6 tabliczek. 6 tabliczek. Tu są łopaty. No i zobaczcie, tu jest... O, proszę, zobaczcie. Jest jakiś chyba samolot po katastrofie. Przyjrzyjmy mu się, zobaczymy, co z tego jest. Wydaje mi się, że to jest ogólnie taka po prostu mapa survival, która polega na tym, że tak jakby no mamy mapkę, gdzie mamy już odgrodzony taki teren. Nie ma nic tak naprawdę nigdzie naokoło. I musimy po prostu... prowadzić normalny survival na tej mapie. Także dosyć fajne oczywiście. Aha, zapomniałem, wszystkie mapki do pobrania będziecie mieli w opisie tego filmu. Także no problemo, my friends. Ja tu wam udostępniam. Zobaczmy, tu jest silnik. Ocie, panie, pając! Ja go... Aha, zapomniałem, że tu jedynka nie działa. Ja, pając jest. Normalnie głód mi schodzi. Na 1-1 było coś takiego? Jak głód? Nie, chyba nie było, mi się wydaje. No nie, może było, może nie było. W każdym bądź razie, no ja tutaj sobie nie przypominam, żeby było coś takiego. Może po prostu, no nie wiem, ciężko jest mi odpowiedzieć. Wiem na pewno, że jest stare PvP i o... Świnio, chodź tu! Dawać świnie! Chodź tu świn... Jezu, świnia to z tytanu chyba jest, ona nie chce... O, dobra, jest, patrz, mam mięso. Dobrze, mięso mnie coś dało. Masakiera po prostu, masakiera, dobra. Rozejrzyjmy się ogólnie po tej wyspie. Już zobaczyliśmy jedną część, tak? Czyli zobaczyliśmy ten samolot. Tutaj widzę jakiś wodospad. Nie wiem, czy to jest dokładnie tak samo odwzorowane jak w serialu, ponieważ przypominam jeszcze raz, że nie miałem niestety styczności z serialem. No ale tu mamy jakiś wodospad. Jest strasznie dużo tej trzciny. Ta trzcina mnie troszeczkę zastanawia. Dlaczego jest jej aż tyle? Ale mniejsza o to. Może jakieś tygrysy, jaguary, tubedo czy coś takiego? Nie, jeden chyba nie było takich rzeczy. Szkoda trochę, bo by było w sumie śmieszniej. Ale no trudno. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Ja, wiecie co, może na początek... O, na początek to już zobaczył ten wodospad. Co jest na tym wodospadzie? Bo to mnie interesuje. Także ja już wchodzę tutaj szybciutko. Moje umiejętności parkiera. No w Lostach też myślę, tam parkier był potrzebny w sumie. Żeby doskoczyć ładnie gdzieś. A, tylko super, to nie jest ta góra. No, pomyliło mi się. Zdarza się. Co poradzę. W ogóle świetne drzewa w ogóle były w tych Lostach. Jak widzę, że to są one odzorowane tak samo jak są normalnie, że są, to są super drzewa, bo to niektóre to drzewa to są powiękane. Ty, ucie panie, tu jest jaskinia jakaś. Z dyrtem. Łóżko normalnie. Oj, skrzynka kolejna, zobaczcie. Nie stakują się oczywiście rzeczy. Trzeba z shiftem, tu z shiftem już można było klikać.
8 kostek, śnieżka i węgiel. Czyli można to i normalnie sobie zwiedzać jakieś takie, jak widzicie, jaskinie czy coś takiego. I można zobaczmy. Jest drabinka też, jak widzicie. Normalnie oświetlona jaskinia. Z jednym takim bzryngolem na środku. Ale tutaj nie widzę nigdzie możliwości wyjścia stąd jakoś tak, żeby można było przeparkurować, tak jak sobie spojrzałem tak naokoło. To nic tutaj nie ma. No ale muszę ogólnie przyznać, że no to jest co to jest? To jest taki survival, tak? Że to jest po prostu jakaś mapka, troszeczkę chyba delikatnie jest przekształcona, ponieważ wydaje mi się, że raczej jakiegoś większego przekształcenia na tej mapie nie było, jeżeli chodzi o teren. Ej, mogę tu wyjść? Ja bym chciał. Admin, daj mi wyjście. Dziękuję. Tak myślę, wiecie, że około 5-10 minut będę właśnie przeznaczał na takie krótkie zapoznanie się z mapką, także te odcinki będą dosyć długie. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał taki format, bo powiem szczerze, że to jest pierwszy raz, jak robię coś takiego, jak przegląd takich map. Robiłem kiedyś przegląd budowli takich epickich, to też była taka modyfikacja, która tam miała dużo tych budowli. Ale to teraz, to co czym się zajmuję teraz, to jest pierwszy raz, że takie coś robię i to wcześniej tego nie robiłem. Także to będzie takie świeże dla mnie. Tu jakie drzewo wyróżniające się, jedno świerkowe. Biegało się po podwójnym naciśnięciu klawisza do przodu. Pójścia do przodu, tak? Iścia do przodu. Jak iszłeś dwa razy do przodu, to wtedy biegłeś. Co to je? Ty, domek jakiś mamy. Ewentualnie jakaś ciężarówka. Zobaczmy, co to jest. To jest chyba tylko taki domek, w porządku. Ale nie widzę, żeby tutaj coś jeszcze więcej było. Znaczy, na chwilę obecną nie widzę, bo jak widzicie, obszar jest ogromny. Można by z tego naprawdę fajną mapę survival nawet sobie nagrać, na jakiejś starszej wersji. Jakby zebrać fajną ekipę i można by z tego nagrać naprawdę fajne mi się wydaje. Jak tutaj w opcjach było? Że difficulty normal jest, okej. A widzicie, już biegać nie mogę. No i dobra, i tyle mi się wydaje, że starczy na początek. O, widzicie, tam jest owieca jakaś i tam już są dwie owiece nawet. Trzy owiece! To są łowiece. To ja dalej polecę. Tutaj może sobie przejdziemy. Nie, ale tutaj nic na razie nie widzę. Są jakieś ogromne góry. O, ho, 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 ho! Trochę mi tam wędrówka zajmie w sumie, jak tak nie mam żarcia i mogę paść po drodze. No ale zobaczmy. Nie no, to mi się podoba. Jeszcze raz powtarzam, że... Sorry, tak powtarzam, ale chciałem, żeby ludzie mieli pewność, bo niektórym to naprawdę trzeba mówić po 1000 razy. Oni tak nie zrozumieją, dlatego trzeba 1001 raz powiedzieć. Że naprawdę nie miałem styczności żadnej z Lostami. Nie oglądałem żadnego odcinka z tego serialu, z żadnego sezonu. Wiem, że było kilka sezonów, nie oglądałem serio żadnego. Jeżeli polecacie, to napiszcie mi, to sobie prawdopodobnie skuszę się na obejrzenie jakiegoś serialu, bo seriali ogólnie nie oglądam, ja tylko na anime się bardziej skupiam. Ale właśnie widzę, że... No, to wygląda dosyć zacnie. Jeszcze tylko tę zobaczę wieżę, co tutaj mamy. I przejdziemy od razu do kolejnej mapki, ponieważ chciałbym tak po prostu, bez unkutów, autentyczne nagranie. Tutaj, żeby sobie... super, to jest to, widzę, że tutaj badawiec przyszedł. Panie badawce! Panie, ja z panem nie rozmawiam. Pan jesteś bambar... Ja! Nie. Poszedł on? A co? Rączek zabrakło. No, dokładnie. O, zobaczcie, punkt obserwacyjny. Lel, muzyka mi się włączyła z tego. Sorry, mi scusi. Teraz usłyszałem. Dobra, słuchajcie, to w takim razie tę mapę sobie już darujemy. Jak będziecie chcieli, to sami oczywiście możecie ją zobaczyć. Link do wszystkich map macie w opisie. Lecimy z drugą mapą, to była ta. Bo to jest mapa, która jest podzielona na dwie części. Tutaj jesteśmy pomocnikiem jakiegoś archeologa. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Please read rule stakes before playing. To już przeczytałem. Profesor... Welcome from Profesor Griswold. Open Note 2. O, proszę bardzo, mamy chleby. Zobaczcie, jak wyglądały chleby w ogóle.
Mamy trochę pijaku, torch, trochę rzeczy, paper. Aha, że tutaj trzeba było, że tutaj trzeba było przeczytać. Czekajcie, to w takim razie pozwolicie, że ja sobie na szybko wezmę, otworzę jeszcze ten plik, które to teraz było. Muszę szybko zajrzeć do tych pobranych, bo tutaj się otwierało, widzicie, bo kiedyś to nie było książek, tylko właśnie były, wszystko było wypakowywane tak naprawdę na no, notki są, not 2. I tu się czyta, że I'm so delighted you could make the journey, please take supplies to make sure you can have dig. Aha, czyli po prostu mamy podążać wyznaczonymi ścieżkami przez doktora. Czekajcie, o, włączałem screenshota, okej. I tu mam kopać chyba, to jest miejsce, w którym mam kopać. Wow! Ej, to mi się podoba już. Co tu jest? Przeczytaj notkę 3. To czekajcie, to przeczytam w takim razie notkę 3. Notka 3. Jest mapa podana od tego domku. I co tu jest? Excellent work. Mhm. A tu szukamy diamentowego bloku. Normalnie mapka jest podana. Czekajcie, ja to postaram się zrobić tak, żebyście wy też to zobaczyli. Dosyć ciekawie, muszę wam przyznać. To będzie taki, no może nie ciekawy ogólnie montaż, ale zobaczcie, jak to wygląda. Mamy mapkę tutaj podaną, tak? Ja ją trochę przybliżę, że tutaj ogólnie znalazłem się w tym miejscu, tak? A w tym momencie muszę przejść taką drogą tutaj aż do tej właśnie, posesji, tak? Tak bym nazwał. Dobra, czyli po prostu muszę wrócić teraz. Wiecie, kiedyś nie było map w Minecrafcie, kiedyś to trzeba było se radzić, tylko pytanie, jak to teraz wrócić, kurczę? To bym musiał wrócić jakoś inaczej teraz, bo tutaj nie ma żadnego właśnie wyjścia. To będę musiał sobie pomóc jakoś, tu w ogóle jest, a nie ma cheatów, nie ma. Game mode nie działa, prawda? Ja nie mam nawet pisania tu włączonego. Dobra, damy radę jakoś, słuchajcie, damy radę, musimy dać radę. Dobra. Albo i nie damy rady. O, dałem radę. Dobra, to w takim razie sobie tutaj podbuduję wszystko tymi blokami. Nie wiem, czy to dokładnie o to chodziło, no ale jakoś trzeba sobie radzić w życiu, tak? Także sobie radzę. Tutaj piasek, proszę bardzo. Elegancko, dobra, super. Czyli idąc tą mapą, tam szedłem po wytycznych z tej mapki, po prostu muszę przejść w tamtą stronę. Włączę sobie szybsze bieganie. Elegancko. Świnkę w sumie też mógłbym zabić po drodze, ponieważ przyda mi się pewnie mięsko. Pięknie, jest mięsko ze świnki. I tędy jak się przejdzie, wiecie, są takie chyba słupy, które mają mi służyć za drogowskazy. Tak, z tego co widzę, to patrzcie, takie właśnie słupy z cobblestone'a, które służą właśnie jako takie wyznaczniki, gdzie mam iść. Bardzo fajnie zrobione. Zobaczmy sobie w takim razie teraz. O, proszę, jaka chawira. Wejdźmy sobie do niej. Tak jakby tu chyba jakaś eksplozja była. Tu jest pokój tego profesora. O, dwa jabłuszka miał. Tu było pusto, tu jest łóżko. Zjedzmy sobie szybko teraz chlebek. Tutaj nic nie widzę. Wejdźmy w takim razie na górę, bo coś na górze prawdopodobnie będzie, jakaś kolejna notatka do nas. Tu jest pokój trzeci. O! Jak to wyglądało! Zobacz to! Ogólnie jeżeli chodzi o sam wygląd, to chyba zbyt dużo się nie zmieniło, ale jeżeli chodzi o ekwipunkowe, dawno nie widziałem takiego, nie wiem, może po prostu dawno długo jestem na tekstur paku, ale no nie przypominam sobie, żeby tak to wyglądało. Może po prostu dawno nie grałem, serio.
Tu jest room pierwszy, ale ten room pierwszy to tak trochę zniszczony. To ogólnie tu dużo pokoików było zniszczonych z tego co widzę. Dobra, i tu jest sama góra. Tutaj są kolejne skrzynki. Nie wiem dlaczego one są takie ciemne. Poszukajmy sobie. Tutaj w tych skrzynkach. O, buciki są też. Także sobie od razu je założę. Zaraz przeczytam kolejną notatkę. Spokojnie. Tylko chcę najpierw sprawdzić, czy wszystko wziąłem. Wszystko wziąłem, okej. Tu mamy spodnie, paper. A papier służy jako ten, jako notatka, dobra. To w takim razie ja sobie szybciutko otwieram notatkę czwartą. I co tutaj jest? Orkowie mieli eksplodujące strzały, obstrzelali tutaj. If you read this, you must retrieve the map from their camp. The path is orb of destruction in craters. Aha! Czyli muszę po wybuchach iść tak naprawdę. Dobra, dobra. To wiem już mniej więcej. W takim razie włączamy Minecraft. Full strength. I z zaleceniem profesora muszę iść tam, gdzie są wybuchy. Teraz gdzie one będą? Nie widzę żadnych krater. Tu jest jakiś krater. To jest chyba też to. Tu też wygląda mi tak trochę na... na jakiś wybuch. Tutaj też, że coś wybuchło. To chyba tu będzie. Tak, to chyba tutaj, bo jak już jest drabinka, to na pewno... na pewno to jest dobra ścieżka. Okej. Weźmy w takim razie po drabince. Widzicie, to bestialskie umiejętności parkiera. Oczywiście muszą być jak najbardziej zachowane, ponieważ parkour to jest podstawa w Minecraft. Zobaczmy. O, proszę bardzo, osada orków, ale dopiero teraz widoczna jest. To jest... wow, strzela coś! Jo! O kurde! Tu jest jakieś wejście, ale zobaczmy dalej. Nie, no kurde, pierwsze mechanizmy minecraftowe na 1.1 wersję. Czujecie, jaka ta mapa jest stara? Ona ma prawie 6 lat. Go for fun ride. Dobra, to w takim razie pojadę sobie. A nie, bo tu trzeba było popchnąć najpierw wózek. I teraz się dopiero jechało. Whee! Gdzie ja zjadę teraz? Jo, to lawa! O kurde, szkielet. Dobra. 10 pochodni. Wychodzę stąd. Tu chyba zejście jest dalsze. Muszę ominąć tego szkieleta, bo trochę się go boję. Trochę się go cykam. Dobra, idziemy dalej. No panie. Mam za to pochodnie, mogę... Ła cię panie, mnie wystraszył ty! Ty cholero ty! Jezu, jak się wystraszyłem! Czekaj, to teraz z której... No pójdziesz ty! Bon! Pierdzielone pające! Dobra, czekaj, strefę ci robię już w tym momencie. O, leżysz. O, bo tu jest ten, bo tu jest... Poszedł won! Pamiętam, jak się kiedyś blokowało to właśnie. O, dawało się światło i on się już nie zrespił. A, mam cię, chamie, widzisz? Trafiła kosa na kamień, Zorro, i teraz nie możesz sobie pozwolić. No, chciałoby się. Ty się już nic nie pospawnuje teraz. Ale lawa wyglądała mega w tamtych czasach. Bojcie. No, co ja ci dam rare, ty? Ci dam rare. Ej, ale teraz nie widzę, gdzie dalej trzeba iść. Słyszę dalej zombiaki, ale... może tutaj? Nie, no nie wiem, chyba nie tutaj. No może tutaj, o. Przez dirt. Też nie. Kurczę, to ja już nie mam pojęcia w takim razie. To ja nie wiem, to ja się poddaję chyba.
Zatem i tak to nie jest taka mapa, że wiecie, ja muszę przejść, tylko po prostu odpaliłem, żeby pokazać wam, jak wyglądały mapy kiedyś onegdaj. Także tutaj na razie sobie darujemy. Pójdziemy w takim razie, chociaż czekaj. Oh shit, to nie są kolegi. No. Poszedł on? Co, nie wybuchał? O, wybuchał! Się pompował, ty! Donciunął pumper up, zrobił mi tu. O nie, pumper up, you got you, pumper up! Don't you know, pumper up! Dobrze! O nie, pumper up! You got you, pumper up! No dobrze, 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 możesz pumperować. Dobra, udało mi się znaleźć. O nie, you got you, pumper up! Dobra, you got you, pumper up. O, teraz mogę z nimi rozmawiać. Notka numer 5 teraz muszę znaleźć, dobra. Mam strzały, mam łuk. Był napinany czy nie? Był napinany już w tamtych czasach, okej. Dobra. Pozwólcie, że szybko przeczytam notkę 5. Note 5. Jest znowu mapa, o Jezu, ale to jest... Dobra, bo to będzie za daleko, słuchajcie. Ja wam pokażę mapę, gdzie to jest, nie? Od miejsca, w którym ja tutaj prawdopodobnie bym wyszedł, to jest aż taka trasa. To jest, widzicie, z tego miejsca, gdzie tutaj gdzieś chyba zaczynałem tak naprawdę. Tu było to miejsce, ten pomost. Aż tu się ciśnie normalnie tyle czasu. Także ja może sobie daruję na chwilę obecną i przejdziemy już do dzisiejszej ostatniej mapy. Także tu robimy save and quit. I odpalimy sobie drugą część tej mapy. O kurde, crash mi się zrobił. Niech mi się włączy tylko, Plox. Dobra, jeszcze raz. Dobra, a teraz da radę? O, dało radę. Dajcie mi chwilę, muszę odświeżyć, żeby tu nie zaczytało. Bo się trochę się zepsuło. Admin poniszczyło się, ja chcę admin to naprawić. O, dobra, działa. Jest git. Dobra. Zadziałało, super. Dobra. Ja może nie będę czytał już tych zasad, tylko po prostu zobaczę sobie tak na szybko. O, tu było wyposażenie. Checkpoint. Take one row if you die. Aha, czyli to było, zobaczcie. Że się brało tak pojedynczo. A nie, tu na ekwipunek nie szło. Muszę tylko do tego. Czyli na wyposażenie. Książka i tutaj jest ten. Czyli to jest po prostu jakaś seria map przygodowych na 1-1, ale coś czuję po prostu, że... Nie, dzisiaj sobie chyba już daruję, wiecie? Ale ogólnie muszę przyznać... O, zacięło mi nagrywanie, ty, wait. What? Man. Why? Dobra, będę leciał na takim okienku. Przepraszam was, za to nie zauważyłem, kompletnie nie zwróciłem uwagi. To się nie porusza. Nie no, myślałem... Dobra, dobra, to w takim razie ja to sobie zostawię. I ogólnie będę starał się brać jakieś takie inne mapki, nie takie. Żeby adventure może też żeby były, ale po prostu jakieś bardziej survivalowe bym chciał. Chciałem po prostu popatrzeć sobie, jakie ludzie mapki kiedyś budowali, jakieś takie puzzle czy coś takiego. Takie bardzo, bardzo stare mapy, ale takie wiecie, nie żeby jakaś była fabuła, bo tutaj fabuła to jest no... Na dłużej niż na taki jeden odcinek. Chyba, że po prostu byście chcieli, żebym zrobił taką serię, po prostu jeszcze dodatkową serię przy serii, czyli po prostu najstarsze mapy Adventure, tak? I wtedy bym sobie przechodził takie mapy już faktycznie na odcinku przechodzę taką najstarszą mapę Adventure. To wtedy może by było, że no taki monopol sobie teraz wyrabiam, co? Na najstarsze mapy, to wy widzicie, to ja jestem najstarszy z najstarszych przy najstarszych, o. No, ale myślę ogólnie, że seria wam się spodoba, także jeszcze raz udziska mówię 3000 łapek w górę i lecę na pojutrze, będziecie mieli kolejny odcinek właśnie z najstarszych mapek Minecraft. Myślę, że wam się to spodoba. Mi to się osobiście bardzo podoba, jestem ciekawy, co spotkam jako kolejne, jakie będą kolejne mapy. Może będzie coś nowego, coś fajnego, coś co zostało dawno zapomniane już w tworzeniu map, a w tych czasach było bardzo popularne. Możemy sobie zrobić takie właśnie porównanie pomiędzy tymi mapami, które są obecnie, a teraz...
teraz, a tymi, które były wcześniej. Jak się budowało jakieś dane rzeczy, na co się zwracało większą uwagę, to właśnie możemy sobie taką seryjkę zrobić. Myślę, że będzie git. Także mordeczki, serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Jeszcze raz mówię, 3000 mapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem z najstarszych mapek Minecraft. Także to było na tyle. Ja się z wami żegnam, do następnego i trzymajcie się. Juhu!